Dzień dobry, rozpoczynamy cykl spotkań z osobami związanymi z Aeroklubem Częstochowskim. Na pierwszy ogień nowy dyrektor Aeroklubu, nowy, bo działający od 1 listopada. I od razu witam, Przemysław Łuśko, dzień dobry. Dzień dobry. Od razu się nasuwa takie pytanie, dlaczego? No bo wziąłeś udział w konkursie na dyrektora Aeroklubu Częstochowskiego. Czemu zdecydowałeś się, aby wziąć w nim udział? To jest pytanie trudne. Bo jest to pytanie w mediach oczywiste, wielokrotnie powtarzane. Zdecydowałem się dlatego, żeby być bliżej tego, co lubię. Bliżej tego, co może nawet więcej niż lubię, ale wielkich słów nie będziemy tu używać. Bliżej pasji. Do tej pory zajmowałem się zawsze zawodowo wyzwaniami, które wymagały jedynie ambicji zawodowej, a nie tylko pasji. Ta pasja to latanie, tak? Tą pasją jest latanie. Ale dosyć późno zacząłeś latać. Tak, zacząłem późno latać. Zacząłem latać 8 lat temu. I w takich nietypowych okolicznościach? Tak, w nietypowych okolicznościach, zupełnie w nietypowych okolicznościach. Należy zabierać autostopowiczów. Jak chce się mieć pasję? Tak, jeśli chce się mieć pasję, jeśli chce się latać, należy zabierać autostopowiczów. I rzeczywiście, jadąc z Warszawy do Poznania, zabrałem autostopowicza. Będąc, jak to kiedyś Ilf i Pietrow zdefiniowali, w ostatnim rozkwicie młodości. A to piękna książka, Wielki Kombinator, polecam. Zabrałem tego autostopowicza i w toku rozmowy omówiliśmy życie zawodowe, rodzinne. Zadał mi bardzo proste, ale przejmujące pytanie. A czy ty masz pasję? A wówczas pasji nie miałem. No i narodziła się, rozumiem. Tak, narodziła się ta pasja. A czemu akurat ta? Może to było tak, że ten impuls był dość mocny, ale oczywiście niewystarczający. On mi tylko uświadomił, że ja nie mam pasji. No bo można zbierać znaczki, tak? Ale to jest hobby. To można chodzić na rynek. No tak, to już jest pasja, okej. Okay. No, chciałem jakoś siebie poznać i to jest dobrze chyba ujęte stwierdzenie. Jakoś zupełnie przypadkiem, ale w tym samym miesiącu spotkałem Krzysztofa Pilawskiego w Poznaniu. Zaprosił mnie na lot samolotem ultralekkim. Zaraz po starcie stwierdził, że może wezmę stery w swoje ręce. Wziąłem. I nie oddałem. Nie no, na czas powiedzmy lądowania, tak. No i to było to, co zdecydowało, że stwierdziłem, kurczę, to jest piękne, to jest fantastyczna sprawa. I niedługi czas później rozpocząłem szkolenie teoretyczne. Wcześniej jeszcze miałem króciutką przygodę ze skokami spadochronowymi. Ale ty bardziej jesteś szybownikiem niż samolociarzem, tak? Zdecydowanie bardziej jestem szybownikiem, co nie oznacza, że nie kocham również samolotów. No po prostu więcej czasu spędziłem przez te ostatnich 8 lat z szybowcami. I z nimi mam no, najwięcej przeżyć związanych. To nie oznacza, że nie chcę latać samolotami. Mam licencję turystyczną i na pewno będę starał się latać jak najwięcej. No to realizujesz teraz pasję w pracy. Tak. No ale startując na dyrektora, pewnie miałeś wizję tego, jak ten aeroklub powinien działać. Chciałbyś coś zmienić? Nie do końca jest tak. Czy wizję? Żeby coś zmienić, to trzeba najpierw coś dobrze poznać. Na pewno miałem wizję tego, że chciałbym robić coś, co pozwoli mi się angażować do końca. Jeżeli chodzi o same zmiany, w dowolnym przedsięwzięciu, nie tylko myślę tu o zarządzaniu aeroklubem, ale dowolnym przedsięwzięciem biznesowym, no to trzeba je poznać, żeby wiedzieć, jak je zmienić. Po pierwsze, czy warto je zmienić i w jaki sposób. Czy ewolucyjny, czy rewolucyjny. Na to potrzeba chwili zawsze. To będzie rewolucja w aeroklubie, czy nie będzie?
No nie, myślę, że nie będzie rewolucji w aeroklubie. To nie jest tak, że przyszedłem do przedsiębiorstwa, które jest zupełnie niepoukładane, nieświadome i tak. Absolutnie tak nie jest. Jest to z dużymi tradycjami aeroklub w bardzo dużej mierze już poukładany. Należy go przede wszystkim rozwijać. Należy angażować siebie i ludzi w to, żeby rozwijać coś, co jest już fajnie zrobione. Czyli w jakim kierunku będzie teraz szedł aeroklub? Co będziesz rozwijał? Jeszcze więcej latania. To jest proste. Jeszcze więcej latania, latania szkolenia lotniczego, również latania, powiedzmy, komercyjnego. Tak, jak najwięcej latania i chcielibyśmy, oczywiście chciałbym, żeby to w dalszym ciągu było miejsce, w którym bardzo chętnie spędzą swój czas również ci, których lotnictwo fascynuje, chociaż nie jest to ich pasja, czyli którzy przyjadą w weekend, a może nie tylko w weekend, robią zdjęcia, przyjadą z rodziną, spotkają mistrza świata. Janusza Darochę, tak? Tak. O nim mówimy. O nim mówimy, tak. O najbardziej utytułowanym pilocie na świecie. Na świecie. Który szkoli? Tak? Który szkoli, tak. Szkoli w naszym ośrodku szkolenia lotniczego. Na naszym lotnisku w Rudnikach szkoli adeptów latania. Mhm. Zima. Łatwiej zaczynać zimą, bo chyba to taki troszkę okres uśpienia na lotnisku, choć cały czas coś się dzieje, czy też trudniej wtedy, kiedy się nic nie dzieje, z czymś ruszyć do przodu? No, nie zaczynałem pracy w aeroklubie latem, więc nie mam oczywiście możliwości porównania. Natomiast na pewno latania jest troszeczkę mniej niż w okresie od wiosny do jesieni i ten czas wykorzystujemy na to, żeby przygotować się do tej najintensywniejszej części roku w sensie lotniczym. No, musimy wykonać przeglądy samolotów, przeglądy szybowców, przeglądy majątku trwałego, przygotować się do tych intensywnych działań lotniczych, które zaczynają się z reguły już od wczesnej wiosny. Ale to nie jest tak, że śpicie i tylko przeglądacie samoloty, tak? Nie, oczywiście, że prowadzimy szkolenia, szkolenia lotnicze praktyczne i teoretyczne. 14 grudnia zaczyna się kolejna edycja szkoleń teoretycznych do licencji turystycznej samolotowej. Wszystkich chętnych naprawdę gorąco namawiam i zapraszam. Szkolenia odbywają się w weekendy, a zatem nie zabierają czasu zawodowego. Potrwają do końca stycznia. No i oczywiście są warunkiem koniecznym do przystąpienia już do szkolenia praktycznego. A to ruszy wiosną? Szkolenie praktyczne również w sposób ciągły organizujemy, nie czekamy do wiosny. Nie jesteśmy aż tak mocno uzależnieni od pogody, ona oczywiście wpływa na nasze operacje. Dzień jest krótszy, jest troszkę chłodniej, nie jest tak wygodnie, ale mamy przecież pas betonowy, więc nie ma za wielu ograniczeń, jeżeli chodzi o szkolenie praktyczne, a niekiedy są korzyści. Tak? Nocne latanie, tak? Nocne latanie. Szybciej można zrobić kurs. Szybciej, można zaraz po pracy przyjechać, nie trzeba czekać do 23 i można zdążyć jeszcze na dziennik telewizyjny. No teraz to są chyba wiadomości. Wiadomości, okej. Okay. Zawody. Aeroklub Częstochowski słynie z tego, że od lat organizuje zawody na najwyższym poziomie. W tym zbliżającym się sezonie, czyli w 2014 roku, nie zabraknie ich? Nie, nie zabraknie. Oczywiście może nie będzie to taki rok jak rok, który właśnie mija, w którym mieliśmy ogromną ilość wszelkiej maści zawodów. Natomiast na pewno nie zrezygnujemy z organizowania zawodów ani w roku nadchodzącym, ani w następnych. Organizujemy również targi lotnicze, targi lotnictwa lekkiego. W dniach 17-18 maja. Para Rudniki. Tak? Para Rudniki. Po raz trzeci. Po raz trzeci. Jakoś formuła się zmieni, czy tak jak było do tej pory? Formułę będziemy znowuż rozwijać. Nie będziemy radykalnie jej zmieniać. To są targi lotnictwa lekkiego. Są już, mimo że to trzecie, dopiero i aż Para Rudniki. Więc są wystawcy stosunkowo stabilni i stali. Myślę, że i w tym roku nadchodzącym będą chcieli się pokazać. Są wystawcy z Polski, z zagranicy.
Jest dużo osób związanych z lotnictwem, potrafiących ciekawie opowiedzieć o lotnictwie, no i pokazać bardzo ciekawe zabawki latające. Czyli coś dla pilotów, dla tych, którzy by chcieli związać się z lotnictwem, tak? Tak. Jeżeli chodzi o zwykłych zjadaczy chleba, tych, którzy jeszcze tej lotniczej pasji nie mają, też znajdą coś dla siebie? Oczywiście, że znajdą coś dla siebie. Znajdą dla siebie przede wszystkim kapitalną atmosferę, znajdą piknik, znajdą możliwość porobienia fenomenalnych zdjęć. Myślę, że no, tego akurat nie zabraknie. Zresztą w ubiegłych latach tak to właśnie wyglądało. Czyli, krótko mówiąc, stawiamy na szkolenia i na imprezy. Tak, stawiamy na szkolenia, na imprezy, na powiedzmy te rzeczy, które możemy dać rzeczywiście w sposób zorganizowany. Stawiamy również na pewne działania komercyjne. Stawiamy na ludzi. Przyjdzie wiosna, aeroklub rusza pełną parą? To można by raczej tak powiedzieć, że w tej chwili idziemy ze względu na to, że jest chłodniej na 90%, a wiosną pójdziemy na 120%. No. I zapraszamy już na szkolenia, tak? Można się szkolić cały czas, na okrętkę cały rok. Na okrętkę cały rok. Zaczynamy też 4 stycznia. Dla, tutaj powiem o swojej najbliższej pasji, o szybowcach, tak? Zapraszamy młodych szybowników. Takich nawróconych w połowie życia, jak ja również. Od 4 stycznia zaczynamy szkolenie teoretyczne szybowcowe. Zaczniemy również zaraz po tym szkoleniu szkolenie teoretyczne dla instruktorów szybowcowych, więc jeżeli będą nas oglądać, słuchać koledzy, którzy już mają doświadczenie w lotach szybowcowych, a chcieliby szkolić innych, bo mają w sobie taką dydaktyczną żyłkę, to oczywiście zapraszamy również do nas na szkolenie teoretyczne. To jeszcze na koniec parę słów o sobie. Przybliż swoją postać. Co robiłeś do tej pory? Bo jak mówisz, teraz realizujesz pasję w pracy, to wcześniej czym się zajmowałeś? Pytanie jest bardziej, czy to jest pytanie o życie osobiste, czy o zawodowe. Ale no, może o zawodowe? Chyba, że chcesz o osobistym. O osobistym nie. Wiem, co na to żona. No właśnie. Zawodowe. Zajmowałem się wcześniej dwoma dziedzinami. W pierwszym okresie swojej kariery zawodowej zajmowałem się informatyką korporacyjną i konsultingiem. I to prawie dekada mojego życia spędzona na bardzo dużych projektach informatycznych, bardzo dużych projektach doradczych, dużych wdrożeniach w przedsiębiorstwach no, klasy Lotos. ZUS i tym podobnych. Po jakimś czasie stwierdziłem, że to już mnie tak nie ciągnie. To już nie jest ciekawe. Ty szybko się nudzisz. 10 lat to jest szybko. To bardzo dużo czasu jest. I zacząłem się zajmować, czy kolega, to też tak jest, znowuż przypadek, kolega mnie poprosił, żebym poprowadził zarządczo firmę projektową i nieomal przez kolejną dekadę, a dokładnie przez 8 lat prowadziliśmy przedsięwzięcia projektowe, to były projekty hal sportowych, hal widowiskowo-sportowych, targowych, no i stadionów sportowych. Ale narodowy też? Tak, muszę powiedzieć, że projektowaliśmy, wykonywaliśmy projekt wykonawczy jako firma, niebudowlany, Stadionu Narodowego we Wrocławiu. Pilotom życzy się tyle samo lądowań, co startów, a czego życzyć się dyrektorowi aeroklubu? Tego samego. Ja bym bardzo chciał, żeby piloci, realizując swoją pasję, zawsze lądowali bezpiecznie. Do tego życzymy, dziękujemy. Gościem był Przemysław Łośko, dyrektor Aeroklubu Częstochowskiego. Dziękuję.